Jesteśmy w Jazłowcu, maleńka miejscowość niedaleko Buczacza. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj tu żyje jakieś 500 osób, ale w pierwszej połowie XVII wieku Jazłowiec to było jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Mieszkaliśmy tutaj, nocowaliśmy w klasztorze sióstr niepokalanek. Wspaniałe niewiasty dbają tutaj o miejscowe dzieci, prowadzą szkółkę, troszczą się o nie i także zatroszczyły się o nas. Spędziliśmy tu chyba najprzyjemniejsze 2 dni w czasie naszej podróży. Jeżeli będziecie na zachodniej Ukrainie, to serdecznie zapraszam do Jazłowca. Są tutaj cudowne ruiny zamku, jednego z najbardziej nieprzystępnych niegdyś na Podolu, który został wybudowany na początku XV wieku. Od 1746 należał do Stanisława Poniatowskiego, ojca króla Stanisława Augusta. Ostatnim właścicielem był baron Błażewski, który przebudował i wzmocnił zamek, a także pałac. Zresztą tutaj widać herb potockich i czartoryskich, piękny herb. Przekazał później i zamek, i ten pałac siostrze Marcelinie Darowskiej, która tutaj utworzyła zakon. Można tutaj wspaniale się wyspać w godnych warunkach i kapitalnie zjeść. Jazłowiec wiele, wiele, wiele lat temu był jednym z najpiękniejszych miast Polski. Dzisiaj to jest bardzo lichutka wieś, ale można znaleźć ślady polskości. Są budynki wybudowane kiedyś jeszcze w Rzeczpospolitej. Niektóre noszą daty. Widziałem 1932 rok, a także cmentarz, na którym jest mnóstwo grobowców Polaków. Tutaj w Jazłowcu czuć i powiew historii, i zapach żyznej ziemi, ale przede wszystkim ducha polskości. Pan się modlił nam przy chociaż ciuciut. Ciuciut. Ja sobie myślę, ja też trochę pracuję, ale ja dla Bożej sławy, a wy, no może też, dla jakiegoś dobra, miejmy nadzieję, nie? Ze swoich uczynków.